Witam wszystkie dzieci w telewizji edukacyjnej TVP. Jestem inspektorem ruchu drogowego, tajnym agentem. Nazywam się Kleofas Suchidło. Dzisiaj porozmawiamy sobie, drogie dzieci, o tym, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. W jakim miejscu należy przechodzić przez jezdnię bezpiecznie? Oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym. Jak nazywa się to miejsce? Ha! Może niektórzy z Was wiedzą? To miejsce nazywa się tak, jak nazywa się pewne zwierzątko afrykańskie, czyli tygrysek. Tak, tygrysek. A dlaczego tygrysek? Bo tygrysek ma paski. Więc podchodzimy do tygryska, czyli do miejsca, gdzie bezpiecznie możemy przejść przez jezdnię i czekamy. Jak pojawi się światło, oj, przepraszam, to z innej pracy. Jak pojawi się światło zielone, tak, mam chusteczkę zieloną, wszyscy dzieci widzą, widzimy światło zielone, to nie przechodzimy. Czekamy, nie wolno, czekamy. Światło zielone, czekamy. Pojawi się po chwili światło żółte, tak, mam chusteczkę żółtą, światło żółte, wtedy przygotowujemy się do przejścia, ale jeszcze nie przechodzimy. I zmienia się światło, pojawia się światło czerwone, mam tutaj chusteczkę czerwoną, tak, i wtedy nie od razu, tylko najpierw rozglądamy się raz w lewo, raz w prawo. Jeżeli jadą samochody, to odważnie wchodzimy na drogę i przenosimy się w inny wymiar. Zapraszam jutro. Jutro w telewizji edukacyjnej TVP porozmawiamy sobie, jak bezpiecznie i dobrze parkować na ścieżce rowerowej. Zapraszam serdecznie.